Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym, żeby ta konferencja, o tym za chwilę będę mówił, przebiegała w takiej trochę modlitewnej atmosferze. Dlatego już teraz proszę wszystkich bardzo gorąco o ciszę. Powiem też, dlaczego za chwilę ta cisza jest nam potrzebna, dlaczego zachęcam do tego, abyśmy rzeczywiście wsłuchali się w te treści, ale też i niejako ustawili się przed Panem Bogiem. Żeby lepiej wejść w temat, w te treści, w spotkanie z Panem Bogiem, chciałbym, abyśmy zaczęli od tego rozdziału z Księgi Izajasza, z której jest wzięty tytuł tej konferencji. W jego ranach jest nasze zdrowie. To fragment pochodzący z 53 rozdziału Księgi Izajasza. On nie jest długi. Wsłuchajmy się w ten fragment. Kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli, a kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienia dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Ten fragment ma nam pomóc wejść w treści konferencji. Zacznę od takiego trochę mini świadectwa. Otóż bardzo szybko zgodziłem się na wygłoszenie tej konferencji. Nie patrząc specjalnie na tytuł, na temat jaki będzie. Zresztą do pewnego momentu tytuł ten był doprecyzowany. Ale gdy wszystko zostało już ustalone, gdy zbliżał się czas przygotowania się do tej konferencji, zobaczenia, co ja mam mówić, na jaki temat, i gdy zobaczyłem, jaki jest temat, to szczerze przyznam, chwyciłem się za głowę. O rany, co tu powiedzieć? Taki temat. W jego ranach jest nasze zdrowie.
bo albo będę mówił same banały, albo potrzeba jakiegoś długiego, bardzo specjalistycznego wykładu, któremu powinno zostać poświęcone całe forum charyzmatyczne, a nie tylko jedna z konferencji. Ale czasu mamy tyle, ile mamy. Mam nadzieję, że banałów nie będę głosił, a przekazane treści będą wam pomocne na modlitwie, będą wam pomocne również w budowaniu, w poprawianiu relacji z Panem Bogiem. Jak wiecie, tak zostałem przedstawiony, część z was mnie zna, jestem jezuitą. Jestem jezuitą od ponad 28 lat. I z mniejszym lub większym zaangażowaniem, jak każdy jezuita, co roku odprawia rekolekcje ignacjańskie. Część z was zna ten rodzaj rekolekcji, bo pewno je odprawiła. Część pewno dopiero zastanawia się, a pewno też są i tacy, którzy nie wybierają się na tego rodzaju rekolekcje. Rekolekcje ignacjańskie, a więc 4 tygodnie mówiące o życiu, działalności, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 8 dni w milczeniu to 1 tydzień. Przywołuję tu rekolekcję, ponieważ jako jezuita chciałbym was zaprosić na tej konferencji, abyśmy trochę po ignacjańsku zmierzyli się z tym tematem. Niech ta konferencja będzie w pewien sposób zaproszeniem do spotkania z Panem Bogiem. W pewien sposób taką modlitwą, nie boję się użyć tych słów, modlitwą, rozmową z Panem Bogiem. I ja będę mówił pewne treści, ale zachęcam, abyście wy również w tym uczestniczyli duchowo, może też przy tej okazji słysząc te treści, może one na tyle już was poruszą, że będziecie chcieli o tym rozmawiać z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś w tym momencie czuje niechęć, strach, co będzie się działo, o co chodzi, proszę zostawcie to. Ja zaraz po kolei wszystko wyjaśnię. Proszę tylko, jeśli ktoś będzie tymi treściami niezainteresowany, one go nie będą poruszały, to proszę, aby nie przeszkadzał innym. Cisza jest tu ważnym elementem. Ważnym elementem spotkania z Panem Bogiem. Dlatego proszę, zachęcam, nie rozmawiajmy, nie komentujmy. Jeszcze jedna uwaga, która myślę będzie nam pomocna w tych rozważaniach. Na samym początku trzeba powiedzieć, że o krzyżu bardzo trudno mówi się. Słowa to nie jest ten język komunikacji, ten język przekazu, który obejmuje tę rzeczywistość. To bardzo uboga forma przekazywania tego, co stoi za tą treścią, co stoi za krzyżem. To trochę tak, jakbyśmy o bardzo ważnych sprawach mówili, siedząc przy tak zwanym zielonym stoliku. Krzyż powinniśmy przede wszystkim kontemplować, przede wszystkim stojąc przed nim i wpatrując się w niego. To jest ta droga, ten język komunikacji, język odbierania, przekazywania treści, kontemplacja. Dlatego bardzo was proszę i do tego zachęcam, abyście tutaj w czasie tej konferencji w wyobraźni stanęli pod krzyżem. Jest krzyż tu przy ołtarzu, jest krzyż za mną. Stańcie pod tymi krzyżami. Stańcie pod tym krzyżem i zobaczcie Jezusa, który na nim wisi. Stańcie tak, jak stanął apostoł Jan. Można pod nim tak właśnie stanąć, można również pod nim klęknąć. Ważne, aby pod nim się znaleźć. Święty Ignacy z Loyoli w
książeczce ćwiczeń, kiedy rekolektant odprawia ćwiczenia, odprawia pierwszy tydzień rekolekcji, w jednej ze swoich medytacji, na koniec tej medytacji proponuje rozmowę końcową, taką kończącą czas modlitwy. I chciałbym przywołać te słowa, które mówi święty Ignacy, ponieważ one będą nam pomocne, one są nam pomocne, kiedy my stoimy pod krzyżem. Ignacy mówi: wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzyżu, rozmawiać z Nim, pytając Go, jak to On, będąc Twórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i dokonania za moje grzechy. O drugiej części tych słów powiem na końcu konferencji, bo jest też niejako dopowiedzenie. Ale na początku zachęcam, abyśmy stanęli, klęknęli pod tym krzyżem i tak rozpoczęli naszą modlitwę tymi słowami. Jak to jest, że On, będąc Twórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i dokonania za moje grzechy. Oczywiście odpowiedzią na te pytania jest miłość, bo jak mówi nam ewangelista, ten, który stał pod krzyżem, święty Jan, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Tak więc to miłość Boga do człowieka to jedyne wytłumaczenie, uzasadnienie, jedyny klucz, jedyny alfabet, język, który jest w stanie nam pomóc zrozumieć to wydarzenie krzyża. Tematem naszej konferencji jest fragment z Księgi Izajasza. Przenieśmy się teraz trochę w czasie i zajmijmy się tym fragmentem Izajasza, który jest tytułem dzisiejszej konferencji. Jak mówiłem, pochodzi on z Księgi Izajasza, z rozdziału 53. Kilka uwag takich porządkujących, przywołujących, myślę też pozwalających lepiej zrozumieć ten fragment. Księga Izajasza jest długą księgą i zalicza się do ksiąg prorockich Starego Testamentu, do tak zwanych proroków większych. Izajasz po hebrajsku Jeszaja, to znaczy zbawieniem jest Jahwe. Dzisiaj najczęściej wyróżniamy trzy części Księgi Izajasza ze względu na jej treść i autorstwo. I mówimy o proto-Izajaszu, to pierwsza część, pierwszych 39 rozdziałów, które również jest ta część nazywana częścią gróźb. Potem Deutero-Izajasz, zwany Księgą Pocieszenia Izraela, rozdziału od 40 do 55, a więc z tej części pochodzi nasze zdanie, które jest tytułem konferencji. I Trito-Izajasz, zwany Księgą Triumfu, to rozdziały od 56 do 66. Nasz fragment pochodzi z Deutero-Izajasza, z ksiąg zwanych Księgami Pocieszenia. W tych księgach pojawia się postać zwana sługą Jahwe, sługa pański. Ta postać stanowi zapowiedź Mesjasza jako pokornego, cierpiącego mękę i śmierć proroka i odkupiciela wszystkich ludzi z niewoli zła i grzechu. Dość powszechnie dziś przyjmuje się, że autorem tej części jest anonimowy prorok, piszący podczas niewoli babilońskiej około 550 roku przed Chrystusem, znający doskonale naukę, język i styl Izajasza. Możemy w spokoju, i do tego też zachęcam, abyśmy wracali do tego rozdziału
I przeczytali go z myślą, że czytamy o męce Pana Jezusa. 500 lat przed tymi wydarzeniami pojawia się zapowiedź męki i zapowiedź nadejścia Odkupiciela. Patrząc na ten tytuł, w jego ranach jest nasze zdrowie. Chciałbym go rozbić na dwa podtytuły, na dwie części. Pierwsza część to w jego ranach. I zatrzymajmy się najpierw nad tym króciutkim fragmentem. Możemy spojrzeć na Chrystusa i zobaczyć jego rany. Stojąc pod krzyżem, bardzo wyraźnie możemy zobaczyć ślady cierniem ukoronowania, ślady przebitych. Możemy zobaczyć, jak ręce zostały przybite. Możemy zobaczyć, jak nogi zostały przybite. Możemy zobaczyć, jak bok został przebity. Ale tych śladów jest więcej. Tych ran jest o wiele więcej. Bo gdy popatrzymy na te ostatnie chwile, to możemy zobaczyć, że te rany zaczynają się już w momencie pojmania w ogrójcu. Nie ma tam może jeszcze tak dużego bólu fizycznego. Oczywiście jest pojmanie. Nie jest to pojmanie w stylu, jak to robił Pan Jezus, pójdź za mną. Jest to po prostu aresztowanie. Ale wydaje się, czytając te sceny, że o wiele boleśniejsze jest to duchowe cierpienie. To duchowe cierpienie, a więc osamotnienie, opuszczenie, ból wewnętrzny. Nieprzypadkowo Jezus przed samym pojmaniem prosi Ojca: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. I zaraz dodaje: jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Kolejny krok, kolejne wydarzenia, które też tworzą rany, które są znakami ran, których doświadcza Chrystus, to stawanie przed różnymi władcami tego świata. Jest tu Annasza, u Kajfasza, u Piłata. On, wszechmogący Bóg, stworzyciel wszystkiego, jest przepychany od jednego do drugiego, jak zabawka przekazywana, niechciana, odrzucana. I kolejny etap. Kolejny etap, gdzie wchodzimy już w bardzo mocne, silne doświadczenie bólu fizycznego. A więc biczowanie, cierniem ukoronowanie, wzięcie krzyża na swoje ramiona, upadki pod tym krzyżem, a więc bardzo mocne cierpienie fizyczne. Cały czas na przestrzeni tych wydarzeń jest również wzgardzany, opluwany, wyszydzany. Cały czas w tej drodze jest przede wszystkim sam, za wyjątkiem kilku osób, które gdzieś tam się pojawiają. Jest spotkanie z matką, które również dla niego jest bolesne. I koniec tej drogi, a więc przybicie do krzyża i przebicie boku włóczniom, a więc ręce, nogi i bok. To są rany Jezusa. Ale jak mówi współczesny teolog czeski ksiądz Tomasz Halik, tych ran jest więcej. Wszystkie bolesne nędze tego świata i ludzkości są ranami Jezusa. I na te rany możemy spojrzeć również w jeszcze inny sposób. To znaczy, że te rany są, ponieważ to jest owoc naszego grzechu. To my swoim grzechem ranimy Jezusa. I stojąc pod krzyżem, zobaczmy, że te widoczne na krzyżu rany
są ranami, które ja osobiście zadałem Jezusowi. To mój grzech, go biczuję. To mój grzech sprawia, że Jezus upada pod krzyżem. W Jego ranach możemy zobaczyć, czy starałem się pokazać, jakie są te rany i w jaki sposób w pewnym sensie jesteśmy związani z tymi ranami. Ale druga część tego zdania jest nasze zdrowie. Zobaczmy teraz na nią. I w zasadzie od samego początku moglibyśmy powiedzieć, że to nie tylko jest nasze zdrowie, w tych ranach jest nasze życie. Dzięki tym ranom my żyjemy. Zobaczmy, jak kończy się życie Jezusa. Z jednej strony umiera w całkowitym ogołoceniu i poniżeniu, pozbawiony wszelkiej ludzkiej pomocy, poza współczuciem i bólem swojej matki i kilku wiernych osób, przyjaciół. Ale z drugiej strony zobaczmy na ten moment, w którym wypowiada słowa, które są wyrazem całkowitego zawierzenia się Bogu. Słowa, które wprowadzają go do królestwa chwały i pełni życia. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Od tej chwili krzyż przestaje być znakiem hańby i poniżenia, a staje się narzędziem i symbolem wywyższenia i chwały. Poprzez swoją śmierć na krzyżu Chrystus zadaje śmierci ostateczny cios, a krzyż, na którym umiera, staje się narzędziem naszego zbawienia oraz źródłem duchowej mocy i nadziei. Krzyż Chrystusa staje się od tego momentu znakiem i narzędziem zwycięstwa, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią. Na drzewie krzyża, do którego przybiła go ludzka niewdzięczność, nienawiść i duchowa ślepota, Jezus pojednał nas z Bogiem, przywrócił nam utraconą godność Bożych synów i córek stworzonych na obraz i podobieństwo samego Boga. To dlatego w Jego ranach jest nasze zdrowie, w Jego ranach jest nasze życie, bo przez te rany On jedna nas z Bogiem i przywraca nam godność, godność dzieci Bożych, otwierając dla nas niebo i możliwość bycia z Bogiem w wieczności. W tym krzyżu, w krzyżu Chrystusa i tylko w Nim możemy odnaleźć i właściwie zrozumieć sens znaczenia krzyża naszych trudów, zmagań, naszego cierpienia i własnej śmierci. To właśnie krzyż Chrystusa najlepiej ukazuje prawdę o wrzuconym w ziemię ziarnie, które wydaje owoce nowego życia dopiero wtedy, kiedy samo obumrze. Ten krzyż rozjaśnia mroki naszego życia. Choć nieraz trudno nam odgadnąć jego sens, a jeszcze trudniej jest przyjąć własny krzyż, to jednak tylko w tajemnicy krzyża możemy odnaleźć klucz do zmartwychwstania i pełni życia. Czas spojrzeć na fragment z Księgi Izajasza z naszej perspektywy, z perspektywy mojego życia. Co Izajasz mi pokazuje, na co ten fragment wskazuje w moim życiu. I myślę, że warto zacząć od tego, że każdy z nas również posiada swoje rany. Rany, które bolą, krwawią, które się nie goją. Trzeba pamiętać, że każdy z nas ma swoje własne, indywidualne, powiedzielibyśmy jedyne w swoim rodzaju rany, bo każdy jest indywidualnie stworzony i został indywidualnie odkupiony. Każdy z nas idzie swoją własną drogą do Ojca. Patrząc na te rany, warto pamiętać, że one łączą się, niejako wchodzą w rany Chrystusa,
ale są to rany, które prowadzą nas do Ojca. Co porusza w postawie Jezusa, gdy patrzymy, jak On zmagał się z krzyżem? Na pewno Jego posłuszeństwo Ojcu do samego końca jest wierny słowom: jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Może to podpowiedź dla nas wszystkich, abyśmy podobnie jak Jezus w naszych trudnościach, w naszym cierpieniu, o wiele częściej powtarzali te słowa: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Może o takie posłuszeństwo powinniśmy prosić Jezusa, abyśmy mogli Go w tym naśladować, aby On nas prowadził, aby On nas wzmacniał, aby obdarował nas męstwem do bycia wiernym na tej drodze. Dziś stoimy i kontemplujemy krzyż, wpatrując się w Jezusa. Widzimy Jego rany i wiemy, że to wszystko zrobił dla każdego z nas. Może warto wrócić do tego spotkania pod krzyżem w chwilach, kiedy naszego krzyża już nie jesteśmy w stanie unieść, kiedy tak nas przygniótł, że nie jesteśmy w stanie powstać. To może wtedy warto chociażby spojrzeć na ten krzyż Chrystusa, na Chrystusa, który wisi na krzyżu. Na koniec chciałbym wrócić do Ignacego, do tego, o czym mówiłem na początku. Ignacy zachęcał, aby wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzyżu, aby rozmawiać z Nim, pytając Go, jak to On, będąc Stwórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i dokonania za moje grzechy. To było na początku. Mówiłem, że wrócę do tego fragmentu. Ciąg dalszy jest, Ignacy zachęca, aby był naszą odpowiedzią na to spotkanie z Chrystusem wiszącym na krzyżu. Bo Ignacy mówi: podobnie patrząc na siebie samego, pytać się siebie, co mi ja uczynił dla Chrystusa. Co czynię dla Chrystusa, co on powinien uczynić dla Chrystusa. I tak widząc Go w takim stanie, przybitego do krzyża, rozważyć to, co mi się wtedy nasunie. Może warto na koniec tej konferencji, może warto w czasie tego forum, może warto w czasie nadchodzącego tygodnia, miesiąca, czy tego czasu, który jest przed nami, trochę pochodzić z tymi pytaniami. A więc co robiłem, co zrobiłem do tej pory dla Chrystusa, i zobaczyć, jakich dokonywałem wyborów, jakie podejmowałem decyzje, jakim byłem chrześcijaninem. Co czynię dla Chrystusa, więc co dzisiaj, tu i teraz robię dla Chrystusa. I warto również pomyśleć o przyszłości, a więc co powinienem uczynić dla Chrystusa. Co mogę i chcę dla Niego zrobić, co mogę i chcę, jak mogę z Nim lepiej współpracować w swoim życiu. Zachęcam, abyśmy z tym wszystkim trochę pochodzili, o tym porozmawiali z Panem Jezusem. Zapraszałem, aby to nasze spotkanie było modlitwą. Dlatego kończąc to spotkanie, kończąc tę modlitwę, wspólnie pomódlmy się słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.